Wczesnym rankiem 16 lutego 1945 roku na wysłużonym już amerykańskim pancerniku USS New York nagle rozbrzmiały dzwonki alarmowe. Marynarze pospiesznie, często w biegu, obsadzali stanowiska bojowe, a potężny okręt ustawiał się burtą w kierunku ledwo widocznej z powodu mgły wyspy. Ten sam manewr powtórzyło wkrótce kilka innych amerykańskich pancerników, w tym USS Idaho, Tennessee, Nevada, Texas czy choćby Arkansas, kierując swoje ogromne działa w stronę jednego wspólnego celu – wyspy Iwo Jima. Amerykańska flota nadpłynęła ze wschodu oraz zachodu, co kompletnie zaskoczyło japońskich obrońców i wprowadziło początkowo spore zamieszanie. Jednoczesny ostrzał artyleryjski, a także nieustanne naloty bombowe trwały aż do 19 lutego. Wtedy to około godziny 9 rano pierwsi amerykańscy Marines dobili do brzegów wyspy i zaczęli umacnianie pozycji. To właśnie tę początkową scenę możemy zobaczyć w najnowszym zwiastunie dla gry Battlefield 5. Na materiale widzimy amerykańskich żołnierzy wsiadających na barki desantowe, kierujących się w stronę praktycznie w ogóle niebronionego przez Japończyków fragmentu wyspy. Był to jednak podstęp. Dopiero po przybyciu kolejnych barek desantowych, gdy na plaży zaroiło się od amerykańskich żołnierzy, nagle z podziemnych tuneli liczących około 18 km długości, specjalnie wzmocnionych i zabezpieczonych przed bombardowaniem, kilka tysięcy japońskich strzelców wysunęło karabiny i odsłoniło działa, a następnie otworzyło ogień, dziesiątkując nacierających żołnierzy. Ogromną naturalną twierdzę, jaką była góra Suribachi, broniło kilka potężnych dział, które również możemy zobaczyć na zwiastunie. To właśnie ta góra oraz lotniska znajdujące się nieopodal były głównym celem amerykańskiego ataku, miały znaczenie strategiczne, a także propagandowe. Co ciekawe, ze szczytu właśnie tej góry pochodzi to słynne zdjęcie. Zobaczyć możemy na nim, jak grupa Marines wznosi na jej szczycie drugą, sporo większą flagę Stanów Zjednoczonych. Zdjęcie to stało się niezwykle popularne, a jego autor, Joseph Rosenthal, otrzymał za nie nagrodę Pulitzera. Postanowiłem wspomnieć o tej historii nie bez powodu, ponieważ to właśnie działania wojsk amerykańskich w rejonie Pacyfiku są tłem pierwszego tak dużego darmowego dodatku dla gry Battlefield 5, który trafi do gry już w przyszłym tygodniu. Przed wami Battlefield Wojna o Pacyfik. Coś, co warto zaznaczyć, to fakt, że w skład dodatku wejdzie kilka zupełnie nowych map. Pierwszą z nich, a więc mapę Iwo Jima, otrzymamy w tym samym czasie co sam dodatek. Natomiast mapę Wake Island, równie słynną i kultową już dla serii Battlefield, otrzymamy w grudniu. Natomiast to, jak będzie się prezentowała, zobaczyć możemy na końcu tego materiału. Rzućcie tylko okiem. Ostatnia mapa nosi nazwę Sztorm na Pacyfiku i ponoć składać będzie się z kilku niewielkich wysp, pomiędzy którymi będziemy toczyć walkę z przeciwnikiem. Jak informuje firma Electronic Arts, mapa ta przypominać ma mapę zatytułowaną Sztorm na Paracelach z Battlefield 4. Co ciekawe, gra zostanie wzbogacona o dwie osobne nacje, co mnie osobiście bardzo cieszy. Będą to oczywiście wojska Stanów Zjednoczonych oraz japońskie, tak więc wszystko wskazuje na to, że nie będzie tu mowy o niemiecko wyglądających żołnierzach broniących wyspy. Oprócz tego każda z nacji otrzyma odpowiednie umundurowanie i ma wyraźnie odróżniać się od siebie na polu walki, tak więc sama koncepcja dodatku odbiega znacząco od tego, co znamy z podstawki. Jest to moim zdaniem bardzo dobry ruch ze strony twórców. Jednak to nie wszystko. Na każdej ze stron konfliktu twórcy przewidzieli także nowe pojazdy. Dla strony amerykańskiej będzie to czołg M4 Sherman, natomiast japońskim odpowiednikiem będzie czołg typ 97. Będą to oczywiście pojazdy standardowo dostępne podczas rozgrywki, jednak do gry dodane zostaną także pojazdy dostępne w formie wsparcia. I będzie to amerykański Sherman Calliope, wyposażony w wyrzutnię rakiet, oraz jego tajemniczy japoński odpowiednik.
Dodatek wprowadzi także kilka nowych, niewielkich pojazdów transportowych oraz samoloty. Podczas rozgrywki będziemy mieli okazję zasiąść za sterami takich konstrukcji jak słynny F4U Corsair, czy choćby Mitsubishi A6M zwany popularnie Zero. Samoloty te mogliśmy zobaczyć na zwiastunie. W grze nie zabraknie także nowych elit, czyli płatnych postaci z własną historią i linią dialogową. W tym wypadku będzie to Jack Culver oraz Keisuke Nakamura, który wzorowany jest moim zdaniem na generale Kuribayashim. Jakkolwiek jednak nie było, nowe postacie prezentują się naprawdę fajnie. Ostatnią już ciekawostką są dwie nowe bronie dostępne jako Battle Pickup, czyli będziemy mogli je podnieść w określonych miejscach na mapie, podobnie jak wyglądało to w Battlefield 1. Pierwszą z nich jest miotacz płomieni, który mogliśmy zobaczyć na zwiastunie w tym oto miejscu. Natomiast drugą bronią jest katana, a więc słynny japoński miecz. Swoją drogą ta scena jest naprawdę świetna. Podsumowując to muszę powiedzieć, że dodatek Wojna na Pacyfiku zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie i zdecydowanie lepiej niż cała gra Battlefield 5 do tej pory. Szczerze wam powiem, że według mnie tak właśnie powinna prezentować się od premiery i taką stylistykę obrać, bez wymyślnych i irracjonalnych pomysłów oraz absurdalnej wręcz stylizacji. To co możemy zobaczyć i poczuć na materiale to przede wszystkim świetny klimat, pomysł na mapy i wprowadzenie w końcu kultowych dla serii teatrów działań, a więc czegoś, czego brakowało od samego początku. Zresztą reakcja graczy na całym świecie zdaje się tylko potwierdzać ten fakt. Czy dodatek Wojna na Pacyfiku odmieni tę grę i naprawi błędy wizerunkowe studia DICE oraz samego wydawcy? Moim zdaniem nie, choć myślę, że ma szansę przykuć uwagę graczy na nieco dłużej i dostarczyć wielu godzin świetnej zabawy. Jednak jak będzie finalnie? Zobaczymy. Dajcie znać, jak wam podoba się zwiastun i plany Studio DICE wobec tego dodatku. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.